Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz Publiczności są znani dzięki działalności internetowej jako fit Lovers. Para od lat ma zajawkę na punkcie sportu, czym chętnie inspirują ludźmi, ale publikują też liczne filmiki o swoich podróżach i prywatnym życiu. W mediach społecznościowych śledzi ich 1,7 miliona osób, i pomimo upływu lat, dalej są bardzo popularnym duetem. Dlatego dziwi, że para zdecydowała się pozbyć ukochanej nieruchomości w Bieszczadach. Jak się okazuje, powód takiej decyzji jest poważny i wcale nie jest związany z problemami finansowymi. Influencerzy opublikowali nagranie, na którym widać, że dom w Bieszczadach jest po remoncie. W takim stanie ma trafić w ręce nowego właściciela. Zachwyca już na pierwszy rzut oka. Niewątpliwie jest niemałą gratką dla fanów gór, roślinności i swojskiego klimatu. Sprzedajemy nasz dom w Bieszczadach. Włożyliśmy w ten obiekt ogrom pracy i serca. Jednak życie pisze różne scenariusze. Wierzymy, że przejmie go osoba, która będzie robiła tam piękne rzeczy. Obiekt jest pod to gotowy. Poinformowali influencerzy na swoim kanale YouTube. 460 m2 oraz pół hektara działki robią wrażenie. Pięknie prezentuje się również drewniany, leśny domek, idealny do odpoczynku. Idealne miejsce dla osób które chciałyby rozpocząć życie w oazie spokoju i przy tym prowadzić działalność warsztatową, artystyczną, czy agroturystykę, podzielili się przemyśleniami. Obiekt kosztuje blisko 2 miliony złotych. Posesja znajduje się w czarnej i jak zostało wspomniane wcześniej, przeszła gruntowny remont. Modernizacja objęła również zakup zupełnie nowych, nowoczesnych i wysokiej klasy mebli oraz sprzętów, nadając nieruchomości nie tylko świeżej, ale także nowoczesnej i wysokiej jakości oprawy, zostało napisane w ogłoszeniu. Posiadłością w Bieszczadach niemal całkowicie zajmowała się siostra Pameli. Niestety, teraz bliska rodzina Stefanowicz skupia się na obowiązkach związanymi z dziećmi. Właściciele nie mają wyboru, jak sprzedać posiadłość. Moja siostra zdecydowała, że chce się wyprowadzić do większego miasta, żeby dać im więcej możliwości, ze szkołą i z zajęciami pozalekcyjnymi. My to rozumiemy i przez cały czas próbowaliśmy jeszcze coś zorganizować, ale bez niej nie będzie to szło po naszej myśli, mówiła gwiazda o dzieciach ukochanej siostry w filmiku udostępnionym na YouTube. Jak to jednak mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Fitlovers będą mieć teraz więcej czasu na nieruchomość, w którą zainwestowali w marcu tego roku. Zainwestowaliśmy w nieruchomości w Gruzji, a dokładnie w Batumi. Batumi to kurort nad Morzem Czarnym, który według nas łączy klimat Los Angeles z rozrywkowym Las Vegas, a jest zaledwie trzy lotu z Polski. Chwalili się wiosną. Czytaj też, Fitlovers, pokazali stare zdjęcia. Tak i kiedyś wyglądali. Gwiazdy w kreacjach z elektrośmieci. Kajera w sukni spłyt CD, a Tomaszewska w kabelkach i ledowych paskach selfie godne celebrytki. Ucz się o Danny Lewandowskiej i Julii Wieniawy.